proszę tam rakietą mi pocisnąć, ale jest niebezpiecznie. Nasza integracja statku się naprawdę jest na mocnym niebezpieczeństwie. Okej, dostali mocno. Ale chybiona rakieta! Rakieta chybiła, najgorzej! Hej ekipa, witam was z Toniu, witam was ponownie w Trigon Space Story. Kontynuujemy naszą przygodę, na razie to jest drugi odcinek, jeszcze traktuję go jako premierowy. Z tego względu, że pierwszy bardzo ładnie się oglądał, bardzo wam się spodobało to, co tutaj zrobiliśmy. Jestem ciekaw, czy drugi także wam się spodoba. Jeżeli tak, będziemy z tego kontynuować może dłuższą serię. Jeżeli nie, to pewnie do Trigona wrócimy w momencie, kiedy wyjdzie z Early Accessa, bo sami wiemy, jak to z tymi Early Accessami jest, że nie wszystko, co byśmy chcieli, jest dostępne. A póki co, zobaczmy, co gra jeszcze tutaj kryje. Dowiedzmy się na pewno, czy chcemy w nią dalej grać. I znowu wylądowaliśmy w jakiejś kolonii. Jest biedna, opuszczona, atakowana pewnie przez piratów. No oczywiście, że tak. Więc musimy zaaranżować niespodziankę dla tych piratów i ich pokonać. Nie ma problemu i jak się spodziewaliśmy, już się pojawili. Zobaczmy, z czym mamy do czynienia. Jest oczywiście dron, jak widzimy, jest system obrony. Tylko jest taki mały problem. Longbow rocket. Mamy problem, bo rakiet nam brakuje. Mamy tylko dwie. Nie mamy innych rakiet. To jest smutne, ale spróbujmy ich pokonać tymi dwoma rakietami. Uszkodzimy im system tarcz. O, idealnie trafiło. To szybko naprawiają niestety. Próbujemy. Dawać. Przeciążenie systemów. I teraz. I teraz. Yes! Dostało. Idealnie, ale jak widzicie, musimy zakupić rakiety. Bo bez rakiet to jesteśmy straceni. No i oczywiście w ramach podziękowań dają nam bonusy. Oczywiście jakiś system dron replikant, bardzo fajnie, tylko chciałbym te drony, żebyśmy mieli dostępne. No i oczywiście nasz łowczy. Wskaźnik łowczego wzrósł. No niestety jesteśmy poszukiwani ciągle. Ok, tarcze naprawione. Wyłączamy systemy w takim razie. Dziękuję, wyłączamy, żeby było nie bezstratnie. I teraz Grace, proszę cię do hipernapędu, bo tarczy w tym momencie nie potrzebujemy. Zastanawiam się, czy możemy jakieś części tutaj ogarnąć w kwestii rakiet. Bo tutaj raczej nic takiego nie mamy. Załoga, cargo. No, mamy jedną rakietę, ale patrzcie, MK Blasturę to jest to, tak? Czy mamy... Możemy dwa mieć. O, tak. A że rakiety chwilowo są niedostępne, to wiecie co, to jest dobra informacja. Bo pytanie, czy jesteśmy w stanie teraz ustawić te dwa systemy. Możemy aktywować... A, armory module, przepraszam bardzo, czyli nie mamy mocy. Nie mamy mocą. Musimy... tutaj wzmocnić się na tym reaktorze. To pytanie 9, a ile potrzebujemy na więcej? Musimy sobie to policzyć, ile potrzebujemy punkty energii. Możemy to wzmocnić za pomocą właśnie tutaj armory modul, czyli wzmacniamy 4 energii. Kosztuje nas to 80 części. Tych części mamy 83. Nie, 183, przepraszam. Więc możemy to sobie spokojnie ogarnąć. Możemy ewentualnie też reaktor ulepszyć, czyli tutaj 4 moduły i 805. Teoretycznie mam nadzieję, że to zajmie nam tylko jeden dzień. Zobaczymy, więc akcept. I mamy, dzień minął, ogarnęliśmy. I dzięki temu teraz mamy dwa moduły energetyczne. I jakbym chciał później w przyszłości, ewentualnie możemy coś jeszcze innego ograć. Ale póki co mamy dwa działa plazmowe. To jest bardzo dobry wynik. Pora polecieć gdzieś dalej. I zobaczmy, co w ogóle mamy. Devstew Din, czyli musimy gdzieś tam dolecieć. Derbel Okabe, jakieś miejsca. Natomiast tutaj, jeżeli chcemy tą trasą, to tu trafimy na patrol. I to jest problem dla nas ogromny. Archetan na pewno bym nie chciał, ale chciałbym na przykład powrócić tutaj. No i musimy przelecieć znowu wtedy przez ten punkt, bo do naszych, jakbyśmy polecieliśmy, to moglibyśmy coś kupić, ale... No nie po drodze. Nie po drodze, przyznaję. Musimy chyba spróbować polecić, bo wszystkie drogi prowadzące, bo tu nie pozwala nam, to są całkiem, widzicie, systemy ograniczone i inaczej tą ścieżką nie polecimy, tylko przez ten punkt, więc czeka nas kolejna walka, tak czy siak. To od razu się może przygotujmy jednak i odpalmy systemy. Są odpalone systemy, odpalone.
Dobra, to lecimy w takim razie i zaraz skupimy się na walce. I lędujemy w systemie. Uwaga, uwaga, pod jakiś atak? Ach, myślimy, że będzie. Czyli na pewno tutaj będzie jakiś patrol. Natomiast chcemy nawiązać kontakt. Natomiast ciekawostka, spotykamy tu kogoś, kto jest niezadowolony z obecnie panującego systemu i oferuje nam wsparcie. No, interesujące, i dostajemy 21 części dodatkowo. Ale oczywiście patrol tych łowców nas namierzył. I oczywiście tak, bla bla bla, nie chcą z nami gadać, znaczy nie interesują nas pogadanka, nie interesują ich co zrobimy, po prostu jest nagroda, więc oczywiście walczymy. No i szykować się do walki w takim razie. Nie mamy rakiet wprawdzie, ale to nic. Okej, zobaczmy gdzie ich uderzymy. Mamy dwóch, trzech członków załogi. Na pewno trzeba by ich wszyscy, a czterech nawet, słuchajcie, no na pewno idziemy w ten system. System obrony tarczy, mają 110 punktów, my mamy 290, mamy więcej. No i mamy w zanadrzu jeszcze ewentualnie rakietę. Zobaczymy co z tego wyniknie. Walka może być ciężka. Może uderzymy w kapitana, co wy na to? Nie wiem, ale spróbujmy w takim razie pójść w system tarczy, więc odpalamy oczywiście tutaj. Celujemy w system ochrony tarczy i spróbujmy im to rozwalić na dzień dobry. Gotowi? Do dzieła. I dostają, okej, tam pożar, płoną, super. I jedna osoba mocno berwała, super. Dobra, kolega, ty tutaj do tarcz. Szybko, Grace, pędzisz. O, tam pięknie ich rozwalamy. No, jestem dumny z nas. Załoga, kurczę, jak dostaję łomot. No, wbrew pozorom, myślałem, że będzie gorzej. Jednak te dwa działa plazmówki robią swoje. My całe szczęście mamy tarcze aktywne. I rozwaliliśmy. O, jak ładnie. O, jak ładnie. A już się tak bałem. I zebraliśmy. No troszkę energii, paliwa, troszkę jedzenia, 35 skrapów i kasa. Bardzo dobrze, no jak widzicie, jednak warto było zainwestować w drugie działko. Dobra, w takim razie wyłączamy bronię i możemy lecieć dalej. Choć zawsze możemy pamiętać, że możemy to upgrade'ować. Wtedy będziemy 5 energii slotów mieć i będziemy mogli rakietami. Ale w sumie tych rakiet de facto nie mamy. I wlatujemy do jakiegoś systemu, który wydaje się dość spokojny, ale ta cisza jest dosyć niepokojąca. I decydujemy się opuścić ten system jak najszybciej, bo czujemy się być obserwowani. Natomiast nagle pojawia się znikąd statek, który bardzo przypomina statek Federacji. Natomiast jest to jakiś statek eksperymentalny, o którym jakiś admirałowie mówili o tym. Mimo wszystko na piktogramy czy grafiki, które wskazują na burcie statku, że jest dosyć zatarte, więc raczej ten statek już nie należy do Federacji. I co się okazuje, będzie wojna, będzie walka i widzimy, faktycznie mamy przeciwnika, jest dosyć potężny, bo nawet słychać, że muzyka się zmieniła, swoją drogą muzyka naprawdę w tej grze jest świetna, więc nie przedłużając, bierzemy się za atak, musimy się zastanowić co atakujemy. Możemy kapitana, możemy tutaj armory modul, hipernapęd, możemy jakiś door system, możemy po prostu, wiecie co, ciekawy jestem jakbym walnął door system, czy okazało się, że by oni mogli przejść, czy drzwi by się nagle wszystkie potwierały, to byłoby dosyć interesujące. Mimo wszystko shield generator sądzę, że jest naszym punktem numer uno, więc odpalamy ten wskaźnik, proszę odpalić jako automat, dziękuję. Tutaj stawiamy także jako automat i naparzamy w to ile się da. Proszę bardzo, ładować im szybciej, tym lepiej. I proszę ich tam potrzebnie pokopać. Mam nadzieję, że zdążymy. O, biją. Potężny cios. My też się przebiliśmy, więc spoko. Jestem ciekaw, czy jakbym sobie to zrobił na rakietkę, bo chyba będzie trzeba tu jednak rakietę im zafundować. I wiecie co? Wrzućmy. Najgorsze jest to, że ta rakieta się musi też załadować. Więc ładować im szybciej, tym lepiej. Proszę tam rakietą mi pocisnąć, ale jest niebezpiecznie. Nasza integracja statku się naprawdę jest na mocnym niebezpieczeństwie. Okej, dostali mocno. Ale chybiona rakieta! Rakieta chybiła, najgorzej! Szybko ładować to, szybciej. Oj, niebezpiecznie się robi, słuchajcie, niebezpiecznie się robi. Okej, przybijamy się tam, mocno tam koleś też naprawia, ale jest naprawdę niebezpieczeństwo. Musimy mocno to ogarnąć. Tarcze siadają. Wszystko nam siada, dosłownie. Więc naparzać. Okej, ładujemy teraz tu. I ognia. Kurczę, pudło, ale co, dlaczego? Ach, krytyczne ciosy, obrywamy.
integracja naszego statku 140. Niebezpieczeństwo! Nie wiem, czy możemy uciec? Możemy uciec, słuchajcie. Zawijamy się stąd. Zawijamy się, jest naprawdę niebezpieczeństwo ogromne. Okej, nie możemy? No chcemy! Przepraszam bardzo, no dlaczego nie odlatujemy? Chcemy odlecieć. Dlaczego nie odpalamy? Hipernapęd wysiadł! O nie! Wszystko padło, o nie, kapitan padł. Niebezpieczeństwo padli nam. Ach, i niestety nie udało się. Jak widzicie, tajemnicza naszego trigonu została jeszcze nie odkryta. Kapitan nam padł. I tak właśnie wygląda rozgrywka w trigonie, gdzie tak naprawdę niby roguelike, ale zaczynamy każdą rozgrywkę od nowa, gdzie musimy od nowa ogrywać. Nie powiem, wyzwanie jest, ale nawet nie zwróciłem uwagi, że nam hipernapęd padł. Gdyby nie to, to pewnie byśmy uciekli, no ale niestety, nie udało się. Nie udało się tym razem, ale może w kolejnych przygodach. Jeżeli wam zależy na tym, żebyśmy ogrywali kolejne przygody z Trigon Space Story, dajcie znać w komentarzach, łapkach i polecajcie. Natomiast za dziś wam ogromnie dziękuję. Pozdrawiam was, Stanio. Na razie, hej!